W poprzednim odcinku totalnej porażki Plejady Gwiazd. Brutalna młodzież w walce na pięści z mutantami udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że zrobi wszystko, żeby zdobyć milion dolców. Nawet świeżo odnowiona przyjaźń między Courtney i Gwen została wystawiona na próbę. Dranie zwyciężyli, ale w ostatniej minucie musieli wysłać do domu przegranego bohatera, a bohaterowie musieli wysłać drania na wygnanie. Więc powiedzieliśmy do jutra, Alejandro, i do zobaczenia nigdy, Sierro. Pozostało 8 graczy. I zapewniam, że nikt nie spodziewa się, że wszystko się zmieni. Właśnie tu, właśnie teraz, w totalnej porażce w Plejadzie Gwiazd! Totalna porażka, Plejada Gwiazd. Śniło mi się, że leciałam na puszystym jednorożcu przez śnieżno-białe, piankowe chmury. Och, te łóżka są bardzo miękkie. Kilka dni temu byłam gotowa zrezygnować. Odkąd się pogodziłyśmy, zmieniłam zdanie. Mam nadzieję, że obie dotrzemy do finału. A co ze Scottem? Jest super i w ogóle, ale wiesz, przyjaźń ponad wszystko. Jeśli nie wygram miliona, niech tobie się uda! Mówiłam poważnie! Dzień dobry, Scott! Nie jest dobry! Te ściany są o wiele za grube! Głośniej! Sierra jest daleko stąd, więc czuję się świetnie! Weź na wstrzymanie! Jeszcze nie jesteś całkiem bezpieczny! Bycie w drużynie drani tak szarpie nerwy, że śpię z jednym okiem otwartym i nie mogę nim mrugać! Musiałem go nastraszyć. Bohaterowie przejmują drużynę drani. Gwen się nie liczy, ale są Cameron i Courtney. Ja i Alejandro jesteśmy w mniejszości. Gdybym teraz był w domu, zamknąłbym się w piwnicy z ziemniakami i papierem toaletowym, czekając na następne tysiąclecie. Wszyscy myślą, że zmiękłem i straciłem pazur. Jeszcze im pokażę, kto zmiękł. Przekonają się! Może klasyczna czaszka i piszczele? Słodki króliczek! Aaaa! Nie nazywaj mnie tak! Mówiłam o tym, co namalowałeś. A? A, to nie jest żaden królik! To zaangażowane graffiti! Tak! Pokażę im! Nieważne! Już wiem! Wpakuję wutrzewa do oceanu! Zobaczymy, kto nie jest przestępcą! Pa! Pewnie coś z rozrusznikiem. Chwilunia. Uwaga, obozowicze! Zgromadźcie się przed budynkiem, dokładnie tam, gdzie jest nasz kochany Duncan. No, jaki kochany? Duncan, naprawiłeś mojego jeepa. Dobry z ciebie dzieciak. Redy, przetrwałeś całą noc na Wyspie Kości i nie masz nawet zadrapania? Niezły jesteś. Jak ci się udało? Kwestia właściwego podejścia. O, masz potężny huch. Jest równie pociągający jak twoje oczy. Oczy piękniejsze niż twoje ma tylko ten oto suseł. Przetrwać było łatwo. Potrafię postępować ze zwierzętami. Skończ tą autopromocją, Al! Mam ważne ogłoszenie. Dziś dojdzie do połączenia drużyn! Tak jest! Od teraz w wyzwaniach będą tylko indywidualni zwycięzcy i każdy może zanurkować w niezbyt eleganckiej muszli. Muszę odebrać. To mój stylista. Tak? Jak to, skarpety nie pasują do koszuli? Będziemy trzymać się razem? Finał przyjaźni wersja 2.0 będzie nasz! Ej, mogę się przyłączyć? No pewnie! Chwilowo! Duncan uważa, że Mike jest alternatywną osobowością gościa o imieniu Mal. Może Mal jest jedną z osobowości Mike'a, ale z całą pewnością nie odwrotnie. Tak czy siak, Mike ma pełną kontrolę. Zapytam Tarota, co czeka Mike'a?
Samotny więzień, straszna wieża i zły skrzat? Nie pamiętam wszystkich kart, kilka zmyśliłam. Strasznie łatwo udawać Majka. Nawet Zoe nie wie, że nim nie jestem. Już dawno powinienem był to zrobić. Proszę! Rany, ale ciężar! O, zaraz! Co jest na szczycie wieży? To przypomina... Kogo? Tak! Czemu? Temu! Chester! Ty teraz sprzedajesz deskorolki? To był pomysł Mala! Pomóż mi go pokonać i odzyskać kontrolę nad rozumem! Kogo? Mala? To najbardziej bezczelny chłystek, jaki kiedykolwiek wszedł mi! Chester! To pomożesz mi? Ach, cały tam! Jestem z tobą, Mike! Super! Idziemy! Do tej dziwnej, strasznej wieży! Tak! O, rany! To się na pewno źle skończy! Mhm. Tak. Koleś ma mnie za jakiegoś daltonistę. Też coś... nieważne. W ramach wyzwania weźmiecie udział w regatach wokół wyspy. W regaczym? To taki wyścig łódek. Czemu tak dziwnie gadasz? Ponieważ mam klasę. Hello. Osoba, która jako pierwsza opłynie wyspę, wygra immunitet i noc w hotelu spa. Spokojnie, szef uatrakcyjni wyścig i ustawi kilka przeszkód. Fajnie. Niektóre łodzie są całkiem w porze, inne nabierają wody. No cóż, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Start! Szybko! Szybko! Hej, mogę się do was przyłączyć? Po co? Potrzebuję sojuszników i mogę was bronić przed Majkiem. Ha! On nie jest groźny. A właśnie, że wręcz przeciwnie. Poznałem go w poprawczaku. Miał ksywę Mal. Uważa, że Mike jest groźny? Jeju. To po prostu są szczyty frajerstwa. Biedny Duncan. To smutne. Alejandro obejmuje prowadzenie! Courtney i Gwen zgodnie współpracują, chociaż tylko jedna osoba może dziś wygrać. Bardzo ciekawe. Ona chyba była zardzewiała. Dobra, bierzemy tratwę. Ej, a wy tu czego? Tylko na tym da się płynąć. Nie ma czasu na gadanie. Szybko, ruszcie się. A oto dziatwa i jej tratwa. Jestem przezabawny. Aj, nie. Nie gaśnij, piękny silniku. Działaj dla Alejandro. Mike wysuwa się na czoło. Ale czy zdoła przepłynąć kokosową aleję? Kokosowa aleja? Au! Courtney i Gwen dotarły do kokosowej alei. O-o! Co to? Dzięki, Gwen, byłabym zmoczyła włosy. O, nie, nigdy bym do tego nie dopuściła. Twoje włosy są takie niesamowite. Nie, twoje takie są. Jak o nie dbasz? Podwójna odżywka. Nudy. Daj do pieca, szefie. W takich chwilach naprawdę kocham tę robotę. No super. Alejandro! Kłopoty z łodzią? Już nie! Adios, nie amigos! Gdybyśmy mieli silnik! Już wiem! Hej!
Hej, czemu to zrobiłeś? Sorki, Scott, nic do ciebie nie mam. Wabię tylko silnik. O nie, 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 nie. Kieł ma obsesję na punkcie Scotta. Rany! Nawet Cameron jest twardszy niż ja. A to przecież zwykły wymoczek. Na razie jeszcze wszyscy żyją, ale ciekawe, jak długo taka sytuacja się utrzyma. Niedługo się dowiecie. Oglądajcie totalną porażkę Plejadę Gwiazd. Taś, taś, chodź, rekinku. Bez żartów! Prawie gotowe. Zoe, przywiąż linę do kija. Chłopaki, to szaleństwo! Zobaczysz, uda się. Chyba. Trzymaj się, Scott! Świetnie ci idzie! Super pomysł, Kolo, aleś ty wredny! Ha? Coś takiego. Więc staje się zły? Nie chciałem być draniem. Ja tylko zrobiłem ze Scotta bohatera. Ostatniej chwili. Mike nadal prowadzi. Tratwiarze mają silnik. Zgadnijcie, kto jest ostatni? Co? My? No nie! Płyń, ty kupa złomu! Trzymajcie kij! Co? Nie udało się? To tam mieszka Chris? Tak, pięknie tam. Po prostu pięknie. Duncan, a ty dokąd? Ktoś tu myśli, że zmiękłem albo straciłem moje mojo, ale chyba wiem, jak go przekonać, że bardzo się myli. Przed nami piranie! Zębate, wredne piranie! To Mike! Może go dogonimy? Ale czy to jego zastaniemy na łodzi? Gdybyśmy mogli sprawdzić, że to Mike, a nie jakieś podstępne indywiduum. Jest sposób! Na przykład, gdybyś była w niebezpieczeństwie. Masz rację! Wpadłam na szalony pomysł! Trzymaj kciuki! Zoe, nie! Mike! Pomóż mi! Mike! Zoe? Zoe! Co jest? Hej, co ja robię na łodzi? I Alejandro prowadzi! Łatwizna! Ojej, Juniu, Zoe! O nie, nic z tego! Zoe, ja... Nie! Co tu się dzieje? Zoe ma kłopoty, a ja nie mogę nic zrobić! Jak się stąd wydostanę, Mal za to beknie! Trzymaj się! Silnik się zaciął! Pomocy! Ratunku! Mike, ratuj Zoe! Robię, co muszę, żeby uniknąć podejrzeń. Tylko mnie nie zjedźcie! Przepraszam, że czekałaś. Dobrze, że nic ci nie jest. Byłam pewna. Wiedziałam, że popędzi mi na ratunek. To takie romantyczne. Ależ ta dziewczyna jest naiwna. Odpalisz ty! Nie! Nareszcie! Gazu! Łodzie zbliżają się do linii mety. Kto dzisiaj zapewni sobie immunitet? Wow. O, szanse Alejandro na wygraną zgasły. Tak jak jego silnik. Nie, 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 nie! Jest meta! Za blisko! Zoe! Za blisko! Zoe, ratuj! O nie! Pomóżmy Cameronowi! Co? Powiedziałam, że... Przepraszam, ale nic nie słyszę! Pomocy! Scott, tak mi przykro! Dłużej nie utrzymam!
Nigdy, przenigdy nie zadzieraj ze stworzeniem, które ma więcej zębów niż cała twoja rodzina dokupy. Nigdy! Teraz ty rób za przynętę! No i popatrz. Ha! Chciał zjeść obiad, a nie przekąskę. Właź na tratwę i zasuwaj! Wiem, że źle postąpiłem, ale kieł pewnie żułby Scotta przez minutę, a potem by go wypluł. Tak mi się wydaje, znaczy... tak? Co ten Alejandro robi? Chyba silnik mu padł. Alejandro będzie musiał wiosłować do mety. Szybko! Zaraz nas dogonią! Nie na mojej wachcie! Tak jest! To rozumiem! Tak! Gazu, gazu! Alejandro wygrywa dosłownie o włos! Courtney i Gwen są na drugim miejscu. A jeśli ktoś pyta, Mike i Zoe na trzecim. Cameron i Scott może i dotarli ostatni, ale byli najzabawniejsi. Obiad, nie przekąska. Moje pachy! To nie było aż tak śmieszne, Chris. Chwila, moment. A gdzie jest Duncan? Ojeju, co to było? Mój domek! Ty to nazywasz domkiem? To była willa! I kto jest mięczakiem? Tam było tyle moich zdjęć. Przepadły. Zbudujemy ci inny domek. To nie był żaden domek! Jako zwycięzca wyzwania, Alejandro dostaje immunitet i spędzi noc w hotelu spa. Możesz zabrać ze sobą jedną osobę. Naprawdę chciałbym zabrać was wszystkich, ale przecież nie mogę nikogo faworyzować. Reszta może się już udać na głosowanie. Wiesz, Alejandro, tak się ostatnio zastanawiałem. Skoro nie ma już drużyn, to może zawiążemy sojusz czy coś? No ten, jeśli chcesz, to jak? Niespodziewane i frapujące. Sam tak lubię pogrywać. Zgoda. Z takim przyjacielem komu potrzebny wróg? Dobre wieści. Połączyliśmy drużyny, więc żadne z was nie spędzi nocy na Wyspie Kości. Macie pojęcie, ile moich posążków przepadło w tej eksplozji? 5! Moglibyśmy wreszcie przejść do ceremonii? I co? Mówiłem ci, że jestem braniem! Zanim przejdziemy do pierwszego niedrużynowego głosowania, mam niespodziankę dla pana Bum Bum. O, Chris, nie trzeba było! Jesteś aresztowany za zniszczenie prywatnego domku. To nie był żaden... Moje gratulacje, chuliganie. Warto być czadowym, nawet za cenę odsiadki. Tak, będę rządził poprawczakiem. Poprawczak? Tym razem zniszczyłeś mienie o wielkiej wartości. Wylądujesz za kratami, brachu! W prawdziwym, regularnym mamrze! Zaraz! To był wypadek! Okażcie trochę serca! Nie wiedziałem, że nie wolno wkładać tostera do mikrofalówki! Ej! A, kurczę blade! O, sprawiedliwość. No dobra, czas na głosowanie. Ja głosuję na Camerona. Użył mnie jako przynęty. Nie cierpię, jak ludzie to robią! Nie ma Sierry, nie wiem, na kogo głosować. Ale Scott jest na mnie wściekły, więc wygra. Znaczy, przegra. To zdarza się po raz pierwszy. Ku mojemu zdziwieniu jesteście jednomyślni. Dzisiaj w muszli wstydu zanurzy się...
Cameron! Co? Jacy jednomyślni! Nie głosowałem na siebie! Ja też na niego nie głosowałam! Luzik! Skoro odszedł Duncan Niszczyciel, to mogę odroczyć Cameronowi muszlo egzekucję. Jesteś w grze! Chwilowo. A, super! Ktoś manipulował przy naszych głosach! Czuję się jak mucha na żabim bankiecie! Wszyscy chcą mnie capnąć! 8 odpadło! Zostało 7! Kto następny skąpie się w wielkim porcelanowym stawie? Stawiam na tego gościa! Ej! Przekonacie się wkrótce, kiedy wrócimy z kolejnym niesamowitym odcinkiem totalnej porażki Plejady Gwiazd!